Czy masz świadomość? Emerytura stażowa to dodatkowa, nowa możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek, po wykazaniu się okresem ubezpieczeniowym 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny podcast Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment ze strony internetowej emeryturazastaż.pl. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ Solidarność. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie Marku, dlaczego dzisiaj każdy z nas powinien interesować się akcją Emerytura za staż? Z wielu powodów i tak naprawdę nasz pomysł emerytury stażowej to jest naturalna konsekwencja systemu emerytalnego, w jakim funkcjonujemy. Przypomnę, że wysokość naszej emerytury zależna jest od dwóch parametrów. Pierwszy to od ilości wpłaconych składek. Chociaż fizycznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie ma pieniędzy, to jednak każdy ma indywidualnie zapisywaną wysokość wpłacanych przez siebie składek. Możemy więc powiedzieć trochę w uproszczeniu, że jest to system kapitałowy, czyli zależny od zgromadzonego kapitału. A drugim parametrem, który wpływa na naszą emeryturę, jest okres, przez jaki tę emeryturę będziemy pobierani. To, co nam się udało zrobić jakiś czas temu, to doprowadzić do powstania tak zwanego kalkulatora emerytalnego, który Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo fajnie zrobił i on bardzo dobrze funkcjonuje. A polega to na tym, że gdy zwracamy się o wyliczenie świadczenia, gdy zamierzamy przejść na emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje nam kwotę, jaką będziemy otrzymywali dzisiaj, jaką za rok, jaką za 5 lat. I my sami wtedy decydujemy, w którym momencie przejdziemy na emeryturę. I teraz emerytura stażowa to jest ten komponent, którego brakowało do tej pory. Mianowicie, jeśli ktoś solidnie płacił składki emerytalne, jeśli przez 35 w przypadku kobiet, 40 lat w przypadku mężczyzn, pracując, pilnował, żeby ta praca była legalna, żeby od tej pracy były odprowadzane składki, bardzo często zebrał dużo solidniejszy kapitał emerytalny niż osoby, które na przykład przez 10-15 lat pracowały na zleceniach lub były zwolnione z płacenia składek i nagle się potem okazuje, że tego kapitału jest nie za wiele. I teraz ten nasz pomysł, ten nasz projekt, on wychodzi naprzeciw temu, że osoby, które pilnowały tego, które płaciły te składki emerytalne, poświęcając przecież solidną część swojego wynagrodzenia, żeby z tego w cudzysłowie kapitału emerytalnego mogły skorzystać szybciej niż te osoby, które tych składek tak rzetelnie nie płaciły albo miały okresy bezskładkowe, jakieś umowy o dzieło albo jakieś minimalne wpłaty przy umowach zleceniach. Pamiętajmy też, że oskładkowanie umów zleceń funkcjonuje dopiero od niedawna i jest tylko na poziomie płacy minimalnej, a z tego dużego kapitału emerytalnego nie da się złożyć. Podsumowując, dajemy kolejną możliwość zdecydowania, jak, w którym momencie chce przejść na swoją emeryturę, a decyzja przecież będzie zależała od każdego zainteresowanego. No dobrze, a proszę jeszcze wytłumaczyć, bo Pan wspominał o tym, że nasz projekt, co to za projekt, kto jest pomysłodawcą, inicjatorem i w jakim miejscu teraz tego projektu jesteśmy? No ten projekt ma trochę długą historię, dlatego że najpierw mieliśmy nadzieję, że podpisując umowę z ówczesnym kandydatem Andrzejem Dudą, ówczesnym kandydatem na prezydenta w 2015 roku, ten postulat zostanie zrealizowany normalną ścieżką legislacyjną. Pan prezydent złoży inicjatywę ustawodawczą. Większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości, wtedy Zjednoczonej Prawicy, to przeproceduje i zostanie to wprowadzone. Niestety przez 5 lat się to nie udało. Powtórzyliśmy ten postulat w wyborach w 2020 roku, znowu podpisując z panem prezydentem ten sam punkt w umowie programowej. Niestety widać, że nie ma woli politycznej w Zjednoczonej Prawicy, żeby ten punkt zrealizować, dlatego postanowiliśmy, jak to wielka, dobrze zorganizowana grupa społeczna, skorzystać z demokracji. Napisaliśmy własny projekt i złożyliśmy go, zebraliśmy pod nim podpisy i złożyliśmy go w Kancelarii Sejmu, czekając na pierwsze czytanie. Co ten projekt zakłada? Ten projekt zakłada dwie rzeczy.
Po pierwsze, jeśli wykażemy się, że przez 40 lat w przypadku mężczyzn, a 35 w przypadku kobiet, odkładaliśmy składki emerytalne miesiąc w miesiąc, rok w rok, i jeśli zebraliśmy kapitał, który pozwala na wypłatę przynajmniej 120% minimalnej emerytury, a więc ten próg jest troszeczkę podniesiony, żeby do tego nie dokładać, to będziemy mieli dodatkową możliwość przejścia wcześniej na emeryturę bez względu na wiek, właśnie wykazując się tym zgromadzonym kapitałem emerytalnym. I przypominam, możliwość to nie jest obligatoryjne świadczenie, to nie jest obowiązek, to jest tylko i wyłącznie kolejne prawo wyboru. A przecież my jako wolni, roztropni ludzie mamy prawo podejmować własne decyzje, mając świadomość, że gdybyśmy dłużej popracowali, ta emerytura byłaby wyższa. A Panie Marku, a z czego wynika Pana zdaniem, że nie było woli politycznej w tych okresach, o których Pan mówił, kiedy NSZZ Solidarność po prostu ten postulat stawiała w debacie publicznej? Powód jest bardzo oczywisty i wystarczy spojrzeć na stan finansów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapominamy bardzo często, że emerytów mamy od lat jeszcze z czasów PRL-u, naszych dziadków, rodziców, którzy przez dziesięciolecia pracowali, na których nie były odkładane składki emerytalne i oni dzisiaj są emerytami, potrzebują świadczenie, a tych pieniędzy tam fizycznie nie ma. A więc mamy do czynienia z bardzo istotnym problemem budżetowym. No po prostu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tę różnicę trzeba uzupełnić. Tylko po pierwsze, to było już wiadomo od dawna. W 99 roku, wprowadzając cztery wielkie reformy, przewidziano, że będzie z tym duży problem, że ten niż demograficzny zaczyna nadchodzić, że demografia bezwzględnie doprowadzi do zapaści tego systemu emerytalnego i utworzono Fundusz Rezerwy Demograficznej. Na ten fundusz, przypomnę, miały iść pieniądze z prywatyzacji. Żadna z kolejnych ekip rządzących, żadna z kolejnych partii politycznych nie wkładała do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniędzy ani z prywatyzacji, ani żadnych innych dodatkowych środków. Wręcz przeciwnie. Wszyscy ten fundusz drenowali. On dzisiaj, chociaż formalnie istnieje, jest wydmuszką. Tak naprawdę tam pieniędzy nie ma. I teraz proszę sobie uświadomić, że każdy z nas, kto płaci, co miesiąc otrzymuje pensję, bardzo dużą część tej pensji, swojej własnej pensji, odkłada czasowo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a potem w formie kapitału emerytalnego, w formie świadczenia z tego kapitału odbiera, gdy przechodzi na emeryturę. Jakim prawem teraz pozbawiać nas możliwości z powodów zaniechań całych pokoleń polityków, całych ugrupowań partyjnych, które przez lata rządziły w Polsce, które lekceważyły ten problem, teraz pozwolić sobie przerzucać to na tych, którzy uczciwie, solidnie te składki płacili. A mamy przecież całą rzeszę cwaniaków, którzy pod stołem, na czarno, którzy kombinowali, którzy zaniżali, którzy wchodzili na przykład na samozatrudnienie fałszywe, bo są ryczałty i nie trzeba płacić tak wysokich składek, jakby to było w przypadku, gdyby byli na etacie. A więc opór jest oczywisty. Budżet państwa nie chce wyłożyć dodatkowych pieniędzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z jednej strony zachęca nas do uczciwej pracy, do płacenia składek, a z drugiej strony w żaden sposób nie przekłada się to na nasze uprawnienia emerytalne. I to jest, myślę, główny i podstawowy powód, że politycy nie chcą tego ruszyć. No dobrze, a wracając do tego wątku, kiedy Państwo zdecydowaliście się na to, żeby zebrać 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, bo takie nam daje prawo, nasza konstytucja, to czy było dużo, co było największym wyzwaniem, jeśli chodzi o zebranie tych 100 tysięcy podpisów? Czy tutaj, z jakimi reakcjami się Państwo spotkaliście, zbierając te podpisy? Przypomnę, że złożyliśmy do Pani Marszałek 235 tysięcy podpisów, a tych podpisów jest dużo, dużo więcej, dlatego że one spływały z opóźnieniem, a chcieliśmy się wyrobić w terminach ustawowych. To też jest zresztą skandal, że na obywatelach kładzie się obowiązek bardzo krótkich reżimów czasowych w sytuacji tak dużej, dobrze zorganizowanej organizacji jak Związek Zawodowy Solidarność.
To nie jest przecież trudne zebrać 100 tysięcy podpisów i zorganizować takie przedsięwzięcie. Ale co w przypadku innych obywateli, którzy nie są tak dobrze zorganizowani, a mają bardzo ważne postulaty czy inicjatywy, więc te 3 miesiące na zebranie podpisów uważam, że ono powinno zostać zmienione. Ale to była taka dygresja, proszę mi to wybaczyć. Największym problemem wbrew pozorom był okres wakacyjny i obostrzenia covidowe. Więc tak jak mówię, chcieliśmy zebrać tych podpisów dużo więcej. Mamy ich nieco mniej, ale i tak wielokrotnie więcej niż wymaga tego ustawa. A jakie były reakcje obywateli? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Bardzo różne. Okazuje się, że największym problemem obywateli okazało się złożenie podpisu obok swojego PESEL-u. Ludzie po prostu są w tej chwili już tak nieufni. Jest tyle oszustw, wyłudzeń na numery PESEL, że bardzo wielu ludzi z tego powodu odmawiało złożenia podpisów, bo jeżeli chodzi o sam projekt, o samą inicjatywę, to tutaj większych kontrowersji nie było. Większość społeczeństwa bardzo przychylnie podchodzi do tego projektu. A z drugiej strony też no to jest pewien absurd, bo jak nie wiem, bierzemy telefon czy kupujemy coś ze sklepu internetowego, to nawet rozmiar butów podajemy, nie tylko PESEL, i ten bardzo często też przekazujemy dużo bardziej wrażliwe dane i nie mamy z tym problemów, a tutaj w przypadku, gdy te podpisy są zbierane, zabezpieczane i pilnowane przez taką organizację jak Solidarność, dokładnie przez komitet, ale twórcami komitetu oczywiście byliśmy my, no to tutaj się pojawiło opory. Może to też jest jakiś pomysł, żeby zacząć jako obywatele zastanawiać się, jak zmienić prawo i obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, żeby po pierwsze tych limitów czasowych nie było, a po drugie, żeby uprościć samą procedurę zbierania podpisów, no bo gdyby ktoś się pod nas podszył, rzeczywiście mógłby pozbierać oryginalne podpisy z PESEL-ami i nieźle narozrabiać w tym wszystkim. No właśnie, to tutaj a propos tej dygresji, o której pan wspomniał, właściwie też w tym, co pan powiedział w ostatnich zdaniach, to ja z kolei dopytam, no bo Instytut Spraw Obywatelskich od 2012 roku prowadzi kampanię Obywatele Decydują, która, przypomnę słuchaczom, która ma na celu właśnie uproszczenie zbierania 100 tysięcy podpisów, ale też procedowania w Sejmie. Kilkukrotnie występowaliśmy w różnych sytuacjach z tym postulatem, również z NSZZ Solidarność. I no, mamy podobne, niestety, podobne doświadczenia, mam wrażenie, bo jak słucham pana o tym, że przez 2 kadencje tutaj właściwie może inaczej, przez 6 lat nie doczekaliście się państwo reakcji ze strony rządzących. No to my z tą inicjatywą Obywatele Decydują, no właściwie już od 9 lat się nie doczekaliśmy. My, mimo że, jak przypomnę, w tych umowach, o których pan też wspomniał, programowych między, ja je nazywam w skrócie Duda-Duda, czyli między Piotrem Dudą a prezydentem Andrzejem Dudą, Piotrem Dudą, przewodniczącym NSZZ Solidarność. Tam w tych umowach, zarówno w 2015, jak i w 2019, ten proces uproszczenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej też był odnotowany. Mieliśmy ostatnio spotkanie z prezydentem, też z Pawłem Kukizem w kancelarii prezydenta. No i faktycznie no jest wyzwanie również z tą wolą polityczną po stronie z rządzących, ale ja rozumiem, że tu, tak jak pan wspominał, aż się prosi, żeby ta ustawa o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej była po prostu uproszczona. My w tej naszym projekcie między innymi wydłużamy czas zbiórki podpisów z 3 miesięcy do 6 miesięcy i
możliwość zbiórki internetowej, bo rozumiem też z tego, co pan mówi, no jest to, jest w dzisiejszych czasach, szczególnie w kontekście koronawirusa, jest po prostu dużym wyzwaniem zebranie podpisów, tak jak pan powiedział, no jeżeli to jest duże wyzwanie, czy jakieś wyzwanie dla tak dużej organizacji i silnej jak NSZZ Solidarność, to co pan wspomniał, co możemy mówić o inicjatywach oddolnych, obywatelskich, które nie mają aż takiego poziomu siły? Uporządkujmy parę spraw, bo postulat referendów obywatelskich idących w kierunku po pierwsze obligatoryjności, a więc, że jeżeli obywatele spełnią warunki, takie referendum musi się odbyć. Dzisiaj łaskawie politycy mogą pozwolić albo nie pozwolić, najczęściej nie pozwalają, czego doświadczaliśmy przez ostatnie lata. Tak samo z inicjatywami ustawodawczymi. To są wszystko postulaty, które są bezwzględnie do realizacji. No nie da się wszystkiego zrobić naraz i jeżeli spojrzymy na historię ostatnich 6 lat, czy 7 już nawet, to nie są to złe lata. Zrealizowaliśmy bardzo dużo dobrych rzeczy i z samym wiekiem emerytalnym, i z wieloma uprawnieniami pracowniczymi, lepszymi uprawnieniami w sądzie pracy, lepszą ochroną kobiet. Wprowadziliśmy stawkę godzinową, która przecież w przypadku zleceń okazała się nawet 100% podwyżką dla bardzo wielu ludzi i przeprowadziliśmy te przedsięwzięcia skutecznie. Ale teraz dochodzimy do tych postulatów, które były odsuwane w czasie, które były z niechęcią traktowane, mimo że przecież podpisane i zdeklarowane. To też nie jest tak, że podpisywaliśmy w 2020 roku umowę programową z prezydentem, wpisując te punkty bez konsultacji ze Zjednoczoną Prawicą czy z samym Prawem i Sprawiedliwością. Przecież wiadomo, że prezydent poza inicjatywą sam tego nie zrobi. Bez woli politycznej większości rządzącej takie rzeczy są niemożliwe. I my z tego nie zrezygnujemy i uważam, że absolutnie jeżeli uda nam się dokończyć przedsięwzięcie z emeryturami stażowymi, które w danym momencie są dla nas niezwykle ważne, będziemy sięgali po kolejne punkty z umowy programowej, przede wszystkim właśnie o referenda. To jest generalnie, widać u polityków taką tendencję, w Polsce na początku lat 90. bardzo zepsuto w czasie transformacji ten potencjał obywatelski, który był w nas, właśnie wprowadzając takie obostrzenia, takie bardzo no, niedobre elementy. Z jednej strony konstytucja jednoznacznie daje nam prawo do referendów, ale z drugiej strony odsyła do ustawy, w której to politycy decydują, czy łaskawie na takie referendum się zgodzą, czy nie zgodzą, co jest skandaliczne, w ogóle nie powinno mieć miejsca. Niech te warunki dla obywateli będą trudniejsze, ale jeżeli one zostaną spełnione, to bezwzględnie takie referendum musi się odbyć. Nie może mieć progów frekwencyjnych. To jest w ogóle coś absolutnie skandalicznego, gdzie politycy startując w wyborach mogą być wybrani na posła jednym głosem, a bez względu na frekwencję wyborczą, a jeżeli obywatele chcą coś wnieść w demokracji bezpośredniej, no to wtedy mają takie obostrzenia, które bardzo często okazują się niemożliwe do realizacji. I tak samo w przypadku tych ustaw obywatelskich, tych inicjatyw obywatelskich, nakładanie kagańca czasowego jest czymś absolutnie skandalicznym i to też powinno być zmienione. Tutaj dobrze, że pan przypomniał o naszych wspólnych inicjatywach, bo przecież wiele tych postulatów formułowaliśmy wspólnie i jako Instytut Spraw Obywatelskich, ale też i ekipa Pawła Kukiza i też Solidarność tworzyliśmy takie rozwiązania. Tyle, że widać, że politycy bardzo nie lubią oddawać, wręcz przeciwnie, te wszystkie specustawy, te wszystkie quasi stany wyjątkowe, które pozwalają na omijanie często woli obywateli. Jeżeli zbierzemy to wszystko razem, okazuje się, że politycy nie lubią oddawać tych swoich obszarów decydowania, że to oni chcą wszystkim pokazywać, że wiedzą lepiej i robią dobrze, a obywatele po prostu raz na 4 lata, czy jak w przypadku prezydenta raz na 5 lat, mogą ewentualnie przyjść i łaskawie wrzucić kartkę wyborczą do urny i na tym by chcieli, żeby ta cała demokracja się skończyła. Nie z Solidarnością takie numery i myślę, że tutaj Instytut Spraw Obywatelskich też dokładnie w ten sam sposób myśli. To jeszcze zadam na koniec takie pytanie, no bo w tej chwili ustawa, państwa projekt jest w Sejmie. Czego się pan spodziewa i ewentualnie czego pan oczekuje od opinii publicznej, od obywateli w
tym kontekście tego projektu ustawy emerytura za staż? Czego się pan spodziewa po prostu w parlamencie? Obecnie głosy są liczone. Te podpisy, które złożyliśmy do Kancelarii Sejmu, one są w tej chwili liczone, weryfikowane. Górka jest ogromna, więc mam nadzieję, że to się szybko skończy i czekamy na wyznaczenie terminu pierwszego czytania. Są deklaracje i to z wcześniejszych lat, ale i też świeże Zjednoczonej Prawicy, że nie będą zamrażać, nie będą trzymać projektów obywatelskich, a więc po pierwszym czytaniu nie będą one odrzucane. Mam nadzieję, że trafią do komisji sejmowej i tam rozpoczną się faktyczne negocjacje, bo zawsze to tak jest, że my składamy projekt, jako obywatele mówimy w tym sensie, a politycy mogą tam wnosić jakieś swoje poprawki, jakieś swoje uwagi czy zmiany, których by oczekiwali, więc pewnie zaczną się negocjacje. I zobaczymy bardzo szybko i po terminie pierwszego czytania i po przebiegu prac w komisjach sejmowych bardzo szybko się zorientujemy, czy to jest ściema, czy to jest faktyczna wola szukania kompromisu w tej sprawie, bo oczywiście zawsze na kompromis jesteśmy otwarci. Zbliżające się terminy wyborów, one nie są już aż tak bardzo odległe, powodują, że ten temat będzie bardzo ważny i nie da się od niego uciec, a inicjatywa obywatelska, którą Solidarność przeprowadziła, nie daje tego komfortu, żeby sprawę zamilczeć i żeby sprawę ściągnąć z wokandy. Czego oczekuję od społeczeństwa? Przyznam się szczerze, niewiele. Polskie społeczeństwo jest bardzo bierne. Polskie społeczeństwo niechętnie angażuje się. Ten podział polityczny, którego jesteśmy zakładnikami, te rowy wykopane często nawet pomiędzy członkami rodzin przez politykę, powodują, że tutaj racjonalne argumenty bardzo rzadko się przebijają. Najczęściej to są te dwie barykady. My, oni i wszystko, co oni zrobili, to trzeba wyrzucić. Wszystko, co ci zrobili, też trzeba zablokować. Tutaj obawiam się, że będziemy dalej poddawani tej gorszącej walce politycznej. Ale tak jak mówię, początek legislacji pokaże nam bardzo szybko, czy jest wola zrealizowania tego postulatu, czy nie. A wspomniał pan o Zjednoczonej Prawicy i że tutaj są deklaracje, że poparcia, natomiast czy jak pan widzi opozycję, partie opozycyjne? Przyznam się szczerze, od opozycji niewiele oczekujemy. Strasznie dużo hipokryzji w tym wszystkim widać, bo przecież to obecna opozycja była autorami tych zmian, z którymi walczyliśmy. To przecież opozycja dzisiejsza, gdy była u władzy, wyprowadziła nas na ulicę. Przypomnę, od 2012 do 2015 roku finałem takim gorszącym było strzelanie do górników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Doprowadziły do tego, że po pierwsze władzę stracili, a po drugie do tego, że wiele tych postulatów musieliśmy próbować właśnie realizować, gdy oni przestali mieć wpływ na władzę. Więc nie oczekuję od nich niczego specjalnego, może poza tym, żeby nie przeszkadzali. Uważam, że że w ogóle Zjednoczona Prawica ma na tyle istotną przewagę, że powinna przy odrobinie dobrej woli przeforsować ten projekt. Będziemy się temu przeglądać i wtedy w zależności od rozwoju sytuacji będziemy podejmowali decyzję. No przynajmniej teoretycznie Lewica powinna poprzeć ten projekt. Tak, i oczywiście będziemy prosić o poparcie wszystkich, tak samo jak będziemy prosić Senat, żeby też nie opóźniał prac nad tym rozwiązaniem. Ale tak jak mówię, no, myśmy zawarli porozumienie z panem prezydentem, myśmy prowadzili rozmowy ze Zjednoczoną Prawicą, a przede wszystkim z Prawem i Sprawiedliwością. Mieliśmy jednoznaczne deklaracje realizacji tego postulatu, ale nie wywiązali się z tych deklaracji, stąd demokracja bezpośrednia, stąd nasz wniosek obywatelski i zobaczymy. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj państwa i moim gościem był pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ Solidarność. Dziękuję za rozmowę, panie Marku. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi przedstawienia naszego punktu widzenia w tej sprawie. A z państwem żegna się Rafał Górski. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w kolejny wtorek w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Do widzenia.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!